Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu szersznikowskim. Tym razem postaramy się zabrać Państwa w niezwykłą wędrówkę. Jako że czasy mamy trudne, ponieważ pandemiczne, nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie również będzie dotyczyło wydarzeń, które można by nazwać pandemicznymi poprzednich epok. Przede wszystkim wiek XVII i XVIII to najtrudniejsze czasy dla Europy. Nie dlatego, że w spadku po średniowiecznej zarazie i dżumie, ale przede wszystkim dlatego, że medycyna oszalała. Oszalała z kilku powodów. Rozum mieszał się z nauką, nauka mieszała się z magią, magia mieszała się z wiarą, a Bóg jest i był zawsze najważniejszy. Mam nadzieję, że odnajdą Państwo w tej naszej opowieści dużo tak ciekawych dla siebie rzeczy, że wizyta w muzeum będzie konieczna. A jesteśmy, drodzy Państwo, w przepięknej sali w gabinecie księdza Jana Leopolda Szersznika, w gabinecie chińskim. I właśnie stąd zaczniemy naszą wędrówkę. Ale żeby przygotować się do tematu, który dzisiaj będzie poruszany, chciałabym w kilku słowach naświetlić Państwu, jak wyglądała medycyna XVII i XVIII wieku, a wyglądała zupełnie inaczej od tej, którą na co dzień przeżywamy dzisiaj. Jesteśmy spadkobiercami tych wszystkich myślicieli, od antyku po czasy dzisiejsze. Tak więc, drodzy Państwo, pandemie i choroby towarzyszyły nam od zawsze. A choroba to przede wszystkim kara boska. Kara boska za grzechy, kara boska za niemoralne prowadzenie się, kara boska także jako karma, czyli to, co musimy przyjąć na nasze barki, z czym musimy iść i musimy wykazać się wyjątkowym zrozumieniem, że nasze ciało cierpi, aby później dostąpić zbawienia. Drodzy Państwo, XVII i XVIII wiek to czas, kiedy wchodzimy w oświecenie, więc człowiek zaczyna pojmować swój świat nie tylko wokół tego, gdzie mieszka, ale także jakie podróże geograficzne będzie przeżywał, gdzie będzie się udawał, jakie obce plemiona pozna i jakie ludy będzie odwiedzał. Dlatego też szereg wiedzy, która przemykała w kulturę ludową, szczególnie do wsi, miała charakter bardzo magiczny, szamański, znachorski i w takim kręgu tematyki też będziemy się poruszać. Ale wracając do choroby, która okazała się karą boską i do dzisiaj potrafimy czasami tak myśleć w przypływie bezsilności, frustracji czy nawet jakiegoś gniewu, że jest to jednak kara, musimy mieć na uwadze to, że lekarze mieli bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ ich wiedza, którą czerpali w ówczesnym czasie, nie pozwalała na zrozumienie, dlaczego nie można człowiekowi pomóc. Przede wszystkim bardzo ważnym pojęciem, które dopiero później będzie się kształtował, jest nozologiczne podejście do medycyny. To wiek XIX, to czasy księdza Szersznika, a sama nozologia to nauka, która miała systematyzować chorobę, która miała je rozpoznawać, klasyfikować i dawać odpowiedzi na to, jak i co leczyć. Tego w XVII i XVIII wieku nie znajdziemy. To wszystko będzie intuicyjne, ale przede wszystkim empiryczne. Pierwszy raz wychodzimy z własnego domu i obserwujemy świat zewnętrzny i staramy się pomóc ludziom na podstawie tego, co widzimy i z czym oni się zmagają. Drodzy Państwo, przede wszystkim choroba, która bierze się z wyroku Stwórcy, jest przyjmowana przez prostego człowieka jako jego krzyż pański. Wielokrotnie cokolwiek, z czym by się nie mierzył taki chłop, nie było leczone nigdy. Nie było leczone dlatego, że taki był krzyż, taki był wyrok i jedynie mogła pomóc Najświętsza Panienka bądź wszyscy święci. Bardzo często urazy, które my dzisiaj potrafimy sklasyfikować i wiemy, że mają one związek z reumatyzmem albo z chorobą kończyń, to może być ból stawów, to może być cokolwiek, co sprawia, że taki chłop nie może pracować w polu, jest dzisiaj wyleczalne. Dzisiaj potrafimy to zdiagnozować i pomóc, ale kiedyś nie. Więc ten pochylony do ziemi chłop, który pracował bardzo ciężko przez całe swoje życie, był stodzony chorobami, z którymi musiał sobie radzić na co dzień. Drodzy Państwo, przede wszystkim człowieka dotyczyło w czasach XVII i XVIII wieku tak naprawdę mało spraw, które musiałby rozważać na gruncie
domowych, jakiś dysput, dlatego też nie zwierzał się tak często z tego, co go boli. Dzisiaj, kiedy spotykamy się w towarzystwie, bardzo często wiadulimy, opowiadamy, ach, boli mnie oko, a córkę bolało gardło, a nie wiem, mój zięć cierpi na zapalenie krtani. Kiedyś tak nie mówiono. Kiedyś ta kara, którą przyjmowano, była niejako pokutą za grzechy. Im bardziej bolało, tym znaczy, że grzeszniejszy był człowiek. Rola lekarzy będzie więc bardzo specyficzna. Będą musieli podróżować do miejsca, w którym znajduje się dany chory, z myślą o tym, aby od razu w środowisku, w którym on będzie, zdiagnozować go i niejako przewidzieć, dlaczego tak się wydarzyło i czym można mu pomóc. Lekarze kształceni w królewskich akademiach medycznych mieli wiedzę nieporównywalnie mniejszą do tej, którą my mamy dzisiaj. Pierwszy raz wychodzą właśnie w dobie oświecenia za bramy uniwersytetów, idą w tak zwany teren i empirycznie oglądają to, z czym mierzy się zwykły człowiek. Nie ma możliwości, aby tutaj mówić jeszcze o rozwoju wielkich szpitali, to czasy późniejsze, czasy księdza Szersznika. My będziemy oscylować wokół lazaretów, wokół malusieńkich izb chorych, przytułków dla również bezdomnych, dla kalekich, dla wariatów. I tam będziemy zmagać się z chorobami. Drodzy Państwo, lekarz, który miał w sobie misję boską i ludzką i musiał polegać na swoim umyśle, potrafił skłaniać się również ku medycynie ludowej, dlatego że akademicka tak naprawdę nie różniła się bardzo. Wszystkie mikstury, zioła i przepisy polegały na tym, że to, co było dostępne w danym terenie, było przede wszystkim na bazie wiedzy ludowej. I lekarze również z niej czerpali. Tak naprawdę to, co mamy dzisiaj w aptekach zielarskich, było medykamentami na wszystkie choroby w dawnych czasach. XVII i XVIII wiek, szczególnie XVII, to doba, kiedy tak naprawdę znachor i lekarz jest pojęciem tożsamym, jak również uzdrowiciel. Zdarza się również, by mówić o takim lekarzu mości czarodzieju. Tutaj mamy sprawę, która wiąże się z Kościołem, któremu bardzo nie na rękę było i nie podobało się to, że człowiek odwołuje się do innych źródeł niż modlitwa. Do tego, że sięga po zioła, ale nie te, które zbierali święci. Że człowiek stara się słuchać szeptuch, słuchać kobiet, które odbierały porody na wsi, które zajmowały się również leczeniem i były zielarkami, a nie idzie tylko i wyłącznie do księdza, bo czasami to ksiądz i jego spowiedź miały dać uzdrowienie. I przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy zdać sobie z tego sprawę, że oczyszczanie duszy równoznaczne jest z oczyszczaniem ciała. To spadek troszeczkę po poprzedniej epoce, czyli szczególnie po średniowieczu, kiedy mamy do czynienia z całkowitym poświęceniem się Bogu. Natomiast oświecenie to będzie już czas, kiedy jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce, ale dodatkowo jeszcze będziemy czerpać z antyku, czyli mowa ciała, pewne symptomy, które zdradzają, że jednak cierpimy też fizycznie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o medycynę XVII i XVIII wieku, która dotyczy również naszego gruntu, na którym jesteśmy, czyli Austro-Węgier, to przede wszystkim nie tyle dwa ośrodki, co dwa prądy, francuski i austriacki. Medycyna francuska, która miała duży wpływ na medycynę europejską, w tym również austriacką, będzie medycyną bardziej katolicką. Będzie związana troszeczkę bardziej z tym, co Kościół katolicki mówił o pojęciu duszy, zbawienia i o grzechu. I prawie wszyscy lekarze tego nurtu francuskiego i austriackiego będą bardzo bogobojnymi, a zarazem będą odwoływać się w modlitwach, zanim będą leczyć chorego. Czyli wracając do tematu naszego wykładu, kiedy stajemy w obliczu choroby, przede wszystkim musimy się wyspowiadać, przeprosić za grzechy i być przygotowanym na odejście w zaświaty. Lekarz, którego do siebie wzywamy, jeżeli jesteśmy bogatym cieszyńskim mieszczaninem, to najprawdopodobniej będzie ktoś, kto uczył się tego w domu rodzinnym, z dziada pradziada i można by przyrównać jego wykształcenie do cechowego. To, z czym dany człowiek się zmagał, było bardzo szybko utożsamiane z mikro- i makrokosmosem. Człowiek ówczesny wpisany jest
znany przez Leonardo da Vinci'ego, przez jego wymyślony, niejako pięcioramienną gwiazdę, która symbolizuje człowieka i zarazem nasze ręce, nasze nogi i nasza głowa będą odpowiadały temu, co widzimy w świecie zewnętrznym. Nasze nogi będą ziemią, nasze ręce będą drzewami, nasza głowa będzie chmurami, kosmosem i niebem. Nasze wnętrzności będą wnętrzem ziemi, będą wnętrzem domów. Więc porównujemy i przekładamy obraz człowieka na obraz świata. Jeśli cierpi głowa, to dlatego, że wieje wiatr. Za mocny, może halny, może powietrze jest zbyt suche lub zbyt wilgotne i to cierpienie będzie objawiało się bólami głowy i migrenami. Jeżeli mamy bóle reumatyczne, to znaczy, że chodzimy po złej ziemi, ziemia nie daje plonów, mamy czasy kryzysu i musimy się temu podporządkować, bo jesteśmy częścią tego mikro i makrokosmosu. Człowiek natomiast nie zawsze godził się z tą chorobą. To, że nakazywało tak wiara, prawda, że to jest krzyż pański, nie znaczyło, że nie próbowano się wyleczyć. Oczywiście, od kiedy człowiek posiada umiejętności pomagania sobie w sposób taki społeczny, walczy z chorobami. Natomiast wpływy przede wszystkim, drodzy Państwo, takiej potrzeby wyjścia poza własną wioskę, własne miasteczko, otwierały oczy na to, że można korzystać również z wiedzy innych osób. Tak jak właśnie chociażby wędrownych uzdrowicieli. Wędrowni uzdrowiciele w owym czasie to przede wszystkim, to może będzie dla Państwa taka ciekawa informacja, to przede wszystkim szarlatanci, tak naprawdę. Sprzedawali oni wszystko, co można było, że tak powiem, sprzedać. Czyli od króliczego ogonka, po palec świętego, po suknię świętej Marii Magdaleny chociażby, czy Matki Teresy. Każdy włókienko i każda niteczka, guziczek, pierścionek czy piórko mogło mieć do tego niezwykłą historię i moc zbawczą, a także leczniczą. Czyli wędrowni szarlatani stanowili największe jakby grono, liczbę osób, która po prostu leczyła w tamtych czasach. Jeżeli, drodzy Państwo, chodzi o metody, którymi się posługiwano, to były one tak naprawdę dwie. Krwiopuszczanie i okadzanie pomieszczeń oraz siebie. Jeśli chodzi o krwiopuszczanie, to mili Państwo, mam dla Państwa niespodziankę, dlatego że dysponujemy niezwykłą książką, którą bardzo chciałam Państwu przedstawić. Jest to ówczesny podręcznik do chirurgii. I z tym tematem mam nadzieję, że Państwo będą mogli spotkać się nas odwiedzając, a ja chciałabym zaprezentować książkę, którą posiadamy i zagłębić się w temat, jak dawniej nie leczono na jej podstawie. Drodzy Państwo, kontynuując naszą historię, mamy w naszym gabinecie księdza Szersznika niezwykły podręcznik do chirurgii. Chciałabym, aby Państwo mieli na uwadze, że tak naprawdę tego typu księgi to były unikaty. To były unikaty, ponieważ zapisywanie takich rzeczy, a tym bardziej eksperymentowanie, dokumentowanie, to już wykraczało poza uzdolnienia zwykłego lekarza. Trzeba było wielu lat pracy, aby móc opracować dzieło, z którego będą mogły się uczyć kolejne pokolenia. Jak wspomniałam przed momentem, leczono na kilka sposobów. Przede wszystkim krwiopuszczanie, okadzanie, a także leczenie na zasadzie podobne leczy podobne. W nawiązaniu do tego, o czym wspomniałam, czyli mikro i makrokosmosu, człowiek wpisany w to drzewo, jakim jest świat, musiał się liczyć z tym, że wszystkie jego bolączki będą leczone na zasadzie dopasowania do świata zwierząt, świata roślin i świata zewnętrznego. Ale przyjrzyjmy się tej naszej księdze do chirurgii i na łamach jej kart chciałam Państwu opowiedzieć, jak to wyglądało. Na pierwszych stronach mogą Państwo zauważyć przede wszystkim, że jest to podręcznik do chirurgii. Po drugie, drodzy Państwo, pozwolę sobie tutaj troszkę przesunąć, kiedy zerkniemy na ilustrację, zapoznamy się z narzędziami. Były one bardzo prymitywne, ale zarazem pozwalały na dokonywanie najważniejszych operacji na ciele człowieka. Odcinano wszystko.
odcinano bolące części ciała, odcinano bolące fragmenty skóry, ale również nacinano przede wszystkim mikrorany w okolicach tych, które bolały. Nie wspominałam Państwu jeszcze o pijawkach, tak, te urocze stworzonko jest stosowane do dzisiaj, ale skupiwszy się na nacięciach i na człowieku, chciałabym tylko w kilku słowach wspomnieć, że jakikolwiek by nie był to ból, należało go najpierw zlokalizować, a później wykonać nacięcie. Krwiopuszczanie o mało nie przyprawiło o zgon Ludwika XIV i wielu cesarzy ówczesnej epoki, a także szlachetnie urodzonych dygnitarzy, dlatego że wiązało się z jedną podstawową rzeczą, o której będziemy dzisiaj sobie jeszcze mówić, o, mili Państwo, brudzie i bakterii. Bakterie to jest temat, który nie jest jeszcze znany i absolutnie w mentalności człowieka nie ma możliwości, aby mógł sobie wyobrazić, że należy dezynfekować rany. Nie polewano ich, okadzano dymem i tylko w ten sposób można było sobie wyobrazić, że dym przenika przez skórę, przenika do wnętrza ciała i w jakiś sposób go neutralizuje. Robiono to szałwią, jak również szałwią białą. Narzędzia nie były sterylizowane w żaden sposób, nie były również polewane alkoholem. To, co widzimy na filmach, ewentualnie na jakichś nie wiem, teatralnych przedstawieniach, to jest troszeczkę bardzo umowne, ponieważ nie znamy tego pojęcia i tego nie czynimy. Więc, mili Państwo, ostrymi narzędziami, skalpelami, szczypczykami, nożykami dokonywano nacięć i upuszczano krew. Kiedy bolała głowa, najważniejsza była żyła skroniowa. Należało ją przeciąć, delikatnie przełożyć tamponik i zmieniać przez kilka kolejnych dni, aż do polepszenia. Wiąże się to z tym, mili Państwo, że bardzo modna w ówczesnej Europie XVIII-wiecznej jest doktryna i teoria humoralna. Człowiek składa się z substancji ciekłych w środku, ze śluzu, żółci, czarnej krwi, krwi i flegmy. Nacinanie odpowiednich rejonów upuszczało to, co było nam niepotrzebne. Czyli na przykład, jeżeli żółć wytwarzamy w rejonie żołądka i woreczka żółciowego i cierpimy na dolegliwości, które dzisiaj nazwalibyśmy żołądkowymi, wcześniej nie były one tak rozpoznawane, wiązały się właśnie z bólem w tym miejscu, czyli z bólem żółci, z bólem w środku organizmu, umieszczonym właśnie w tym rejonie, z bólem wewnętrznym, domowym, mógł oznaczać, że ktoś psuje nam nerwy, dlatego mamy wobec niego żółć, to mógł być sąsiad, to mogła być sąsiadka, to mogła być żona, mąż i tym samym irytując nas, powoduje, że mamy tej żółci więcej, a przy okazji będziemy, no powiem tak kolokwialnie, bardziej pyskaci czy bardziej drażliwi. Dlatego należało wykonać nacięcia właśnie w okolicach tutaj trzustki, prawda, czy woreczka żółciowego i tej żółci upuścić. Oczywiście taki pacjent no, cierpiał niezwykłe męki, ponieważ to jest rana otwarta, w którą niejednokrotnie wdawało się zakażenie. Jeżeli cierpimy na migreny i jakiekolwiek bóle głowy, to tym samym cierpimy w kontekście kolejnego naszego porównania do makrokosmosu, czyli cierpimy na tak zwane wiatry. Więc jeżeli cierpi głowa, cierpi, drodzy Państwo, no, ta część ciała, która odpowiada za wiatry. Wiem, że to połączenie może wywołać u Państwa uśmiech na twarzy, ale właśnie tak jest. Aby żyć, trzeba dbać o własną żyć. Takie było powiedzenie w kulturze ludowej. Czyli jeżeli mamy jakieś problemy gastrologiczne i musimy skorzystać, prawda, z jakiejś formy lewatywy, to w chwili, kiedy ją wykonamy, a lewatywa była bardzo popularna, musimy momentalnie naciąć otworki na skroniach i na głowie, aby wypuścić to, co nie chciało wyjść dołem, właśnie górą. Dlatego, że głowa jest połączona z naszą dolną częścią ciała. Mili Państwo, więc wracając jeszcze do naszej wspaniałej księgi o chirurgii, tak postaram się delikatnie tutaj Państwu zaprezentować jeszcze kilka takich tajemnych, niezwykłych narzędzi. Przede wszystkim młoteczki do ostukiwania. O! I to, co było nagminnie stosowane, trepanacja czaszki i wycinanie otworków w głowie. Wszystkie zmory, z którymi się zmagamy, nasze chimeryczne rozmyślania, kapryśna natura oraz bardzo często no, niestety choroby, które nie miały związku tak naprawdę nic z naszym charakterem, były utożsamiane z czymś bardzo ważnym,
w owym czasie dla człowieka, czyli z demonami w głowie i z opętaniem przez szatana. Aby wyzwolić człowieka przez modlitwę, należało niejednokrotnie skorzystać z porady lekarza-chirurga, który wycinał lub nacinał lub nawiercał bezpośrednio w naszej czaszce, w płacie tutaj, drodzy Państwo, otworki i wyjmowano część kości, aby dać upust demonowi, szatanowi, aby go wypędzić. Oczywiście przeżywalność takich zabiegów była żadna. Natomiast w taki sposób walczono z demonami, ponieważ nie mamy jeszcze psychiatrii, nie mamy psychologii. Więc to taka ciekawostka tamtych czasów, że prawie wszyscy pacjenci ginęli, umierali w ciągu kilku dni, a czasami nawet godzin po takim zabiegu. Drodzy Państwo, jeżeli spojrzymy jeszcze tutaj w głąb naszej księgi, to przede wszystkim szereg porad, mikstur oraz przepisów, które wiążą się na bazie działalności zielarzy i z nich również korzystano. O, to pozwolę sobie. Bardzo ważną rzeczą, do której pragnę teraz nawiązać, która będzie tematem naszego wykładu, są choroby przenoszone drogą powietrzną, które wiązały się z pandemiami, ale i nie tylko. Nie znano jeszcze pojęcia raka, natomiast uważano, że rak umiejscawia się w oku i za okiem. Że jest to guz, który będzie w postaci sinej narośli, najprawdopodobniej zajmował nam część twarzy lub innej części ciała, ale pierwsza myśl ówczesnych lekarzy była, że rak mieści się za okiem. Dlatego takie oko najlepiej było wydobyć. Wydobyć i w jakiś sposób do tego guza się dostać. Więc starano się wycinać każde elementy, które niepokoiły człowieka i sprawiały, że najprawdopodobniej niestety nie przeżywał również tego zabiegu, a rak się potrafił po całym ciele roznieść. Natomiast to jest nasze dzisiejsze skojarzenie, ponieważ patrzymy przez pryzmat XX wieku. Jeśli chodzi o wszystkie guzy i narośla, to była pierwsza objawa tego, że najprawdopodobniej nadchodzi czarna śmierć. I czarna śmierć oraz to, jak się z nią zmagano, będzie tematem naszej kolejnej tutaj, że tak powiem, wyprawy w głąb naszego muzeum, ale o tym za chwileczkę. Jeszcze chciałam tylko, drodzy Państwo, w dwóch słówkach wspomnieć o bardzo ciekawym podręczniku, który mamy tutaj obok, zanim przejdziemy do czarnej śmierci. Drodzy Państwo, poza podręcznikami do chirurgii istniały podręczniki, które można by nazwać bardzo, że tak powiem kolokwialnie, podręcznikami do czarnej magii. Były to tak naprawdę książki, które oscylowały wokół antropologicznych, geograficznych, bo pokazywały przede wszystkim to, co dziwne, niezwykłe, różne, pokazywały tego obcego, z którym spotykał się człowiek europejski, również na wyprawach geograficznych. Ale niejednokrotnie w podręcznikach, właśnie takich jak ten, który Państwu prezentuję, możemy spotkać się z obrazkami, które pokazywały ludzkie deformacje. Wyobrażano sobie, że gdzieś daleko mieszka człowiek cyklop. Mieszka człowiek bez głowy, którego twarz umiejscowiona jest w okolicach klatki piersiowej. Jest również człowiek, którego ciało pokrywają włosy, ale i człowiek, który niesie swoje wnętrzności na plecach. I takie wizje ludzi, którzy są karykaturalnie zniekształceni, mają jakieś cechy dziwne, nieludzkie, przede wszystkim szatańskie, zwiastowały nadejście umorowego powietrza. Zwiastowały nadejście choroby, która niszczyła wszystkich i wszystko. I lekarstwa na czarną śmierć nie było i do dzisiaj nie wynaleziono. Chociaż medycyna tak bardzo jest już bliska odnalezieniu lekarstwa, to jednak nadal wizja czarnej śmierci może grozić Europie. Drodzy Państwo, do tematu książek magicznych jeszcze wrócimy, a teraz chciałabym zaprezentować tą część wykładu, która będzie poświęcona typowo czarnej śmierci, chorobie, jak ona wyglądała w Cieszynie i jak z nią walczono. Leczono modlitwą, leczono również nalewkami, leczono także ziołami. Wszystko to powinno być w jakiś sposób spisywane. Ten, kto był piśmienny, notował, a ten, który nie, mógł tylko zagwarantować przekład ustny.
Drodzy Państwo, w naszej gablocie szersznikowskiej mamy kilka eksponatów, które może nie bezpośrednio, ale nawiązują do tego, o czym wspomniałam. Czyli przede wszystkim modlitwa. Ona miała uzdrawiać, dlatego też mogą Państwo u nas obejrzeć niezwykły XVIII-wieczny różaniec z nasion orzecha wodnego, tak zwana kotewka. I modlitwa oraz pielgrzymowanie do miejsc świętych to przede wszystkim pierwsza zalecana recepta na to, by uzdrowieć. Szlak Jakubowy, który się rozpościera z Cieszyna i pielgrzymowanie do Santiago di Compostelli, było niejednokrotnie dla mieszkańców Cieszyna zbawieniem duszy, a także ciała. Można było również udać się na pielgrzymkę, będąc we wczesnej fazie ciąży, aby nasze dziecko urodziło się zdrowe. Można było również prosić wszystkich świętych i świętego Jakuba, aby nasze ciało zostało cudownie uzdrowione. Drodzy Państwo, to jednak nie wszystkie niespodzianki tej niezwykłej gabloty, ponieważ powyżej możemy zerknąć na szklane przeźrocza latarni magicznej. Latarnia magiczna niby nie wiąże się bezpośrednio z chorobą, ale jednak pokazuje nam na swoich szklanych płytkach, jak wyglądało życie w tamtym czasie, jak biesiadowano, jak balowano, jak się spotykano, a tym samym jak wiodło się życie towarzyskie oraz w jakich strojach i jak dopasowywano się do mody ówczesnej Europy. To sprawiało, że podróże były koniecznością. Należało czerpać przede wszystkim z Wenecji. Wenecja to miasto, które inspiruje nas, ale przede wszystkim to miasto, z którego również będziemy mieli bardzo szybki kontakt z szeregiem chorób, ponieważ to miasto szczurów. A szczury, drodzy Państwo, to dżuma. Dżuma i szczury to, o czym Państwu za momencik wspomnę, ale przede wszystkim pchły, które przenosiły tą zarazę i wydostawały się z miasta. Miasto, które miało mnóstwo kanałów, było wilgotne, ale przede wszystkim było miastem, gdzie docierały statki handlowe całej Europy. A tym samym można było spodziewać się, że szczury będą przypływały w XVIII wieku do Europy z różnych zakątków i tym samym niosły z sobą zarazę. Ta dżuma, która odwiedzi nas w owym czasie, jest zupełnie, może nie tyle nową, co jeszcze silniejszą falą nawet niż ta, która spotkała nas w średniowieczu, dlatego że brak higieny oraz dbania o własne ciało, własną cielesność powoduje, że zaraza będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniała. Europę spotkały również klęski żywiołowe, które przyczyniły się do tego, że ludność padała jak muchy. Umieralność jest ogromna, dlatego że głód i zaraza wybijają, dziesiątkują ludność. Powyżej w bibliocie mamy kalendarium klęsk żywiołowych i cen żywności z początku XIX wieku, ale takowe kalendaria robione również wcześniej. Pokazywano je na targach, pokazywano je na salonach, pokazywano je w pałacach. Były to rodzaje przenośnych kalendarzy, które pokazywały jak kroniki, jak wyglądało życie wcześniej oraz czego można było się spodziewać, jak należało uważać na to, czym się handlowało i z kim się handlowało i przede wszystkim, że również z takim handlarzem mogła do nas dotrzeć zaraza. Więc jest to czas otwartości kontaktów społecznych, a zarazem zamykanie się w domach, ponieważ nadchodzi morowe powietrze. Do tego morowego powietrza chciałam teraz Państwa zaprosić w kierunku naszej kolejnej sali, gdzie spotkamy się już stricte z czarną śmiercią. Szanowni Państwo, cofniemy się nieco do XIV wieku i odwiedzimy Europę, która przeżyła najstraszniejszą w swojej historii zarazę, epidemię dżumy. Nie bez powodu została ona nazwana czarną śmiercią. Doprowadziła do prawie całkowitego wyludnienia Europy. 200 lat musiało minąć, aby znowu populacja powiększyła się. Niewątpliwie pierwsze ogniska dżumy były daleko na wschodzie i oczywiście wiązały się z podróżami, o których wspominałam. Prawdopodobnie były to tereny dzisiejszego Kirgistanu, skąd dżuma przedostała się do Chin i Indii i wprost na statkach do Europy. Przywędrowała ona również z mongolską armią i kupcami wędrującymi jedwabnym szlakiem. Tak trafiła do Europy. Przyjmuje się, że był to rok 1347 i wówczas w mieście Kaffa, które oblegała mongolska armia, pierwszy raz zetknięto się z zarażonymi. Zarażeni puchli, posiadali na ciele
plamy, wybroczyny, wrzody oraz trawiła ich ciało bardzo wysoka gorączka. Umieralność była prawie natychmiastowa w ciągu kilku dni. Ciała zmarłych były katapultowane na mury, za mury miasta podczas obleganego miasta. Obrońcy również te ciała wyrzucali do morza, ale to nie zapobiegło wybuchu epidemii w mieście. Niestety, przenosiła się bardzo, bardzo szybko. Następnie ci, którzy uciekali z Kaffy, tak naprawdę przenieśli chorobę po wszystkich europejskich portach. Jeśli chodzi o świętego, którego wspomina się w tym czasie, to przede wszystkim święty Roch. Był to patron, który miał chronić ludzi od zarazy, a jego postać bardzo często pokazywana jest jako właśnie nabrzmiała z węzłami chłonnymi wokół szyi i był to jeden z objawów dżumy. Dziś mamy pewność, że to właśnie ta choroba tak naprawdę zaatakowała Europę, chociaż dopiero w XIX wieku odkryta przez Aleksandra Yersina pałeczka bakterii, która ją wywołuje, została odnaleziona i niejako sklasyfikowana. Drodzy Państwo, dżuma występuje w trzech odmianach: dymienicznej, posocznicowatej oraz płucnej. I ta pierwsza atakowała najmocniej i człowiek miał objawy w postaci ogromnej gorączki, wymiotów i zawrotów głowy w ciągu 2 do 8 dni. Następnie pojawiał się światłowstręt, w związku z czym człowiek zamykał się w pomieszczeniu, gdzie prosił o to, aby zamykać okna i aby mógł pozostać w ciemności. Kolejnym etapem było właśnie powiększenie się węzłów chłonnych w pobliżu ukąszeń i ugryzień. Wspominałam Państwu już, że winowajcami były szczury, ale przede wszystkim pchły. Te, które potrafiły zeskoczyć z ciała zwierzaka na ciało człowieka. Będziemy sobie jeszcze mówić w dalszej części naszego spotkania o higienie. Natomiast to właśnie te ukąszenia i drapanie się sprawiało, że choroba wnikała wewnątrz w skórę. Przede wszystkim węzły chłonne puchnęły bardzo mocno, a guzy i wybroczyny miały wielkość jabłek. Jeśli chodzi o część zarażonych, to na ich ciele pojawiały się tylko czerwone plamy. Również taka forma dżumy była bardzo popularna. Możemy przytoczyć słowa dotyczące epidemii z Dekamerona Giovanniego Boccaccia. Wiosną tego roku mur począł okrutnie spustoszenie czynić. Choroba nie objawiała się tak jak na wschodzie, gdzie zwykłym znamieniem niechybnej śmierci był upływ krwi z nosa. Zaczynała się ona równie u mężczyzn jak u kobiet, od tego, że w pachwinach i pod pachą pojawiały się nabrzmiałe, przyjmujące kształt jabłka albo jajka, guzy zwane przez lud szyszkami. Nikt nie mógł odgadnąć przyczyny choroby ani znaleźć stosownego remedium. Dlatego też nieliczni chorujący wracali do zdrowia. Wszyscy pozostali umierali trzeciego dnia. A gdy te znamiona na ciele powiększały się, występowała gorączka, która już do końca nie odpuszczała. Lekarze byli bezradni, dlatego też Europa musiała zmagać się z morowym powietrzem również w wiekach późniejszych. Morowa zaraza nie oszczędziła również Śląska Cieszyńskiego. Mamy to szczęście w nieszczęściu, że jedna z niezwykłych ksiąg powstała właśnie na naszym terenie. Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego należąca i przekazana przez Jana Mutmana, sługę Ewangelii przy kościele Jezusowym przed Cieszynem, która spod pras Gottfrieda Trampa w Brzegu wyszła w roku 1716. Lata plag, epidemii i zarazy na Śląsku Cieszyńskim to przede wszystkim XIV wiek, ale również wiek XV, XVI i XVII. Stosunkowo największe okresy, kiedy zaraza nie odpuszczała absolutnie nikomu, to lata 1653-1680. I drodzy Państwo, to czasy panowania naszej księżny Elżbiety Lukrecji. Ale i nie tylko. Jeśli chodzi o Jana Mutmana, to był to ewangelicki ksiądz, budowniczy Kościoła Jezusowego w Cieszynie, pierwszy jego archidiakon. Pochodził spod Komorzyna, studiował teologię w Lipsku i różnymi językami władał. Ten ciekawy zapis świadczy o tym, że
prawdopodobnie posługiwał się niemieckim, ale nie do końca. Znał język polski, troszkę czeski, ale jako osoba duchowna myślę, że tak naprawdę ten język był bardzo w mocnym stopniu przesiąknięty naszą gwarą. I drodzy Państwo, również łacina, język hebrajski i greka. Dlatego też wierność Bogu i cesarzowi, która obecnie znajduje się w Cieszyńskiej Książnicy, jest pisana językiem dla współczesnego odbiorcy trudnym. Pozwoliłam sobie skorzystać z opracowania, w którym część została wytłumaczona dla nas w język nam bardziej dzisiaj przystępny. Wierność Bogu cesarzowi czasu powietrza morowego to przede wszystkim mur, który przyszedł do nas z Moraw. Pastor Muttmann postawił swoich parafian, może nie tyle w stan gotowości, ale na tą okoliczność chciał przygotować i oświecić. Napisał ten traktat, kompendium dla pobożnego ewangelika, jak on ma rozumieć w ogóle postępowanie z morowym powietrzem. Wspominałam wcześniej, iż to był dopust Boży i kara za grzechy. Oczywiście, w świetle Biblii należało przyjąć to, ale ludzie nie godzili się z tak wielką umieralnością. Dlatego też nie jeden starał się czerpać wiedzę od lekarzy, znachorzy, uzdrowicielek i wszystkie te metody będą się mieszały ze sobą i będą sprawiały, że będziemy chwytać się ostatniej deski ratunku, aby zapobiec chorobie. Drodzy Państwo, przede wszystkim Muttmann daje nam kilka wskazówek, jak należało postępować. Należało przede wszystkim wyprodukować i stworzyć ocet morowy. Taki ocet morowy był, można by rzec, nalewką, czymś ziołowym. Tak naprawdę miał on za zadanie przytłumić smród gnijących ciał i sprawić, że choroba będzie bardziej znośna oraz w jaki sposób będziemy mogli sobie wyobrazić, iż czujemy się bezpiecznie, jeżeli taki ocet morowy posiadamy. Należało go zażywać, pić, ale także polewać nim domostwo. Drugą bardzo znaną miksturą w owym czasie był morowy balsam, który był znany pod inną nazwą jako wozowa smoła. Była to smoła, która prawdopodobnie służyła do naoliwiania części metalowych kół wozów i nie tylko, ale jako smar umożliwiała łatwą aplikację na część okiennic, na część schodów, na część progów w domach. Więc wszystko, z czym miał kontakt człowiek, należało posmarować taką oto substancją. W jej skład wchodziło oczywiście wapno z octem również, wymieszane z tą smołą. Dodatkowo do tego wszelkie medykamenty zielarskie, przede wszystkim właśnie szałwia, ale również arnika, myrra i aloes. Jeśli chodzi o okadzanie domów, to również Muttmann zaleca, aby napełniać beczki odpowiednim nasączonym drewnem i cegłami, właśnie tym octem morowym, i aby je podpalać i wszędzie stwarzać dym. Drodzy Państwo, dla człowieka w tamtych czasach powietrze niesie z sobą zarazę i jest bezpośrednio wdychane do naszego organizmu. Dlatego sam oddech człowieka może być dla niego zgubny. W związku z czym dym, który będzie przenikał przez pomieszczenia, miał ratować od tej strasznej choroby. Jeśli chodzi o to, co jeszcze doradza Muttmann, to przede wszystkim, aby absolutnie nie wychodzić z domów. Ta izolacja powodowała, że ci, którzy już umierali w obrębie miasta, umierali przeważnie samotnie, a ich ciała nie były sprzątane i rozkładały się w tych domostwach, powodując jeszcze pogorszenie się i szerzenie dalej zarazy, gdyż szczury korzystały z tego bardzo nagminnie. W związku z czym izolacja i kwarantanna, i teraz taki chichot losu, my również izolujemy się i poddajemy się kwarantannie, też była znana w tamtych czasach i miała służyć głównie ochronie. Nasączano mokre szmatki tym octem, przytykano sobie do ust, jak również gąbki, w których ta substancja się znajdowała. Więc ocet morowy miał ratować sytuację i na każdym kroku nas chronić przed wdychanym powietrzem. Drodzy Państwo, każdy gospodarz miał przede wszystkim zadbać o drugą bardzo ważną rzecz, o której nie wspomniałam wcześniej, czyli o to, aby wszystkie fekalia z domu nie wylewać bezpośrednio przed drzwi, jak robiono, tylko starać się je wywozić dalej od domostw.
Ponieważ nie mamy kanalizacji, nie znamy tego pojęcia, tak naprawdę obornik, szczątki jedzenia, jakieś pozostałości po obróbce mięs były po prostu bezpośrednio składowane w miejscu, gdzie mamy dany warsztat lub po prostu gdzie żyjemy, nawet gdzie mamy dany kram. Jeśli sprzedajemy ryby, to obcinamy te głowy i wyrzucamy je bezpośrednio w okolice własnego straganu. W związku z czym w tym cuchnącym środowisku jeszcze bardziej szerzyła się zaraża. Również kolejną metodą, którą stosowano do walki z powietrzem morowym, była może nie tak bardzo popularna, ale jednak znajdowała swoich zwolenników dieta. Należało unikać jedzenia mięsa oraz nabiału, natomiast pić dużo wody. Uważano, że organizm, który nie jest zatruty mięsiwem i jadłem, szybciej sobie będzie w stanie poradzić z tego typu chorobami. Drodzy Państwo, wszystkie domy, które miały sienie, schody i piętra, były smarowane ową maścią wozową i przede wszystkim czernione również oraz okapcane i okadzane. Żadna osoba, która nawet jeśli miała rany morowej na swoim ciele, nie powinna mieć kontaktu z innymi osobami, a tym bardziej wchodzić do ratusza. Taki zapis też u Muttmana się znajduje. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wierność Bogu i cesarzowi, to jest pierwsza książka tak rozpowszechniona w Cieszynie i dała ona początek w ogóle piśmiennictwu polskiemu w tej części Śląska. Ale warto też wspomnieć, że ten taki językowy miszmasz sprawiał, że docierała ona do szerokiego grona odbiorców, do tej owczarni naszego księdza Muttmana. Przede wszystkim, drodzy Państwo, jest potrzeba na to, aby ludzi informować o tym, aby wzajemnie sobie pomagać na zasadzie, aby informacja, że nadchodzi zaraza, docierała do nas bardzo szybko. I na tą okoliczność produkowano szereg wódek i gorzałek. Te wódki i gorzałki musiały mieć przede wszystkim gorzki charakter i jak najbardziej zalecano, aby codziennie jedną łyżkę stołową takiej wódki wypić. W skład oczywiście tej gorzałki wchodził aloes, jak również mirra i cytrynowe różne owoce, skórki cytrynowe lub trawa cytrynowa, to co spowodowało, że łatwiej był on przyswajalny. W związku z czym wszystko, co było kwaśne, mogło być skuteczne w powstawaniu tego typu mikstur i nalewek. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o cytowaną przeze mnie książkę, chciałabym jeszcze na samym końcu wspomnieć o tym, że najważniejsze jest to, aby zrozumieć, że walka ta tak naprawdę nie miała do końca sensu, ponieważ ludźmi biednymi na wsiach nie interesowano się i zostawiali oni sami sobie. Znachorze nie byli w stanie pomóc wszystkim, a śmierć człowieka ubogiego i biednego była tak naprawdę niezauważalna. Jeśli chodzi o mieszczan, to ich ucieczki czasami przed morowym powietrzem już niosły z sobą dalej epidemię w kolejne miejscowości. Natomiast jeśli chodzi o nasz Cieszyn, to wiąże się z nim pewna legenda. Legendę to znalazłam na łamach stron internetowych, które przeglądałam i tak naprawdę musimy ją przyjąć z przymrużeniem oka. Ale morowe powietrze kojarzone było zazwyczaj z kobietami. Kobieca forma, w ogóle postać morowych dziewic, morowych dam, czarnych dam i morowych śmierci, to przede wszystkim kobieta. Kobieta brzydka w powłóczystych szatach, z wytrzeszczającymi się oczami lub w ogóle pustymi oczodołami, która nadciąga do miasteczka zawsze od wschodu słońca i główną bramą. Taka kobieta, morowa dama, morowa dziewica nie odzywa się, tylko wydaje dzikie jęki i kiedy zbliża się do bram, należy natychmiast zamknąć je przed nią i jej nie wpuszczać. Natomiast ma ona możliwości lekkiego unoszenia się nad ziemią. Dlatego legenda o morowej dziewicy, którą udało mi się odnaleźć z okolic Chojnic, czyli nie Śląsk Cieszyński, ale jednak inne tereny zupełnie, opowiada o tym, że morowe dziewice najlepiej było złapać w drzewie. Do tego celu należało wykuć dziuple w drzewie, które było najbliżej miasta, i czekać. I do tej dziupli można było jakieś małe zawiniątko schować, coś cennego, coś, co dla danej osoby było bardzo ważne. I w tym momencie
miano nadzieję, że morowa dziewica skusi się tym zawiniątkiem i zamiast wejść do głównej bramy przez otwór, schowa się do otwór, do tej dziupli. I oczywiście w pogotowiu należało czekać i kiedy morowa dziewica do tej dziupli wskakiwała, należało ją tym wieczkiem, które pozostało po tej dziurce, zamknąć i schować na wsze czasy. Więc taka legenda istniała w okolicach Chojnic i myślę, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że próbowano ją również na innych gruntach gdzieś tam zaszczepić. Jak wspominałam Państwu, oprócz lekarzy bardzo silną grupę stanowili zielarze. A jeśli chodzi o zakony ziołolecznicze, to nie było do tej pory i nie ma nic lepszego w Europie niż Bonifratrzy. Również z tym zakonem możemy spotkać się w naszym Cieszynie, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, należy sobie uświadomić, że zioła to był jedyny sensowny ratunek na wszystkie dolegliwości, ponieważ dostęp do lekarza, o czym wspomniałam, był bardzo znikomy i tak naprawdę ludzie byli zdani sami na siebie. Jeśli chodzi o zakon Bonifratrów w Cieszynie, to rok 1750 był tym rokiem, kiedy cesarzowa Maria Teresa, w tym to również nasza cesarzowa, wydała dekret, który zakazywał handlu ziołami i prowadzenie aptek wszystkim poza Bonifratrą. I to otwierało zakonowi drogę do tego, aby mikstury mogły być rozwijane oraz aby homeopatia mogła królować na naszych terenach. Zakon ojców Bonifratrów w Cieszynie to bardzo długa historia, której nie będziemy dzisiaj naszego wykładu poświęcać, ale warto, aby Państwo tą stronę odwiedzili i zerknęli sobie na historię konwentu braci, ale przede wszystkim to czasy, o których mowa, czyli czasy zarazy i czasy również pandemii. Jednorożec, pod którym stoję, to symbol apteki z pięknym zębem narwala i takie jednorożce mogli Państwo odnaleźć w ówczesnej Europie również we Wiedniu, ale i w Cieszynie. I apteka pod jednorożcem to była jedna z najsławniejszych, ale i także apteka pod owocem granatu. Dlatego też wraz z braćmi Bonifratrami do Cieszyna weszła medycyna na zupełnie innym poziomie i zupełnie inaczej pojmowano leczenie. Dlatego też możemy być dumni i szczęśliwi, że mieliśmy okazję korzystać z takiego dobrodziejstwa. To też wiedza, która już oscyluje wokół romantycznej niemieckiej medycyny niematerialistycznej, czyli czasy, które będziemy mieć po tak naprawdę czasach naszego oświecenia i wejdziemy w zupełnie inne teorie dotyczące duchowości człowieka, związane z religią, ale będziemy leczyć ciało, by uleczyć duszę. Taką tylko nawiązaniu chciałam wspomnieć o tym, że Bonifratrzy to też mikstury, które miały pomóc między innymi przeciwko morowej zarazie. Zaraza nie odpuszczała ani chłopu, ani panu, ani szlachetnie urodzonemu, ani biedakowi spod miedzy. Przede wszystkim bardzo duży wpływ na szerzenie się zarazy miał brak higieny, a w zasadzie przedziwne nawyki tamtych czasów oraz to, jakie metody sugerowano do obrony przed powietrzem morowym, ale i nie tylko. Europa troszkę zdziczała, użyję tego słowa, w kontekście do tego, jak starożytni dbali o ciało, jak balsamowali, jak korzystali z łaźni, również z toalet publicznych. My zamykamy się w zamkach, które nie mają kanalizacji poza fosą. Czasami zdarzają się tak zwane jamy kloaczne, gdzie można było wylewać nieczystości. Ale tak naprawdę nocnik, naczynie nocne, na które mogą tu Państwo spojrzeć, to szczyt techniki, a także szczyt higieny tamtych czasów. Wspomniałam o tym, że zaraza i powietrze morowe niosło się w eterze. Wyobrażano sobie, że człowiek wdychając to powietrze, tak naprawdę będzie musiał jakoś je z siebie wydalić. Dlatego też zalecano szereg lewatyw. Lewatywa była w bardzo powszechnym użytku i była oczywiście stosowana w taki sposób, w jaki mogą sobie Państwo to wyobrazić. Natomiast musimy nie zapominać o tym, że są to czasy, kiedy ciało jest jednak dla człowieka rzeczą bardzo intymną i czynienie lewatyw szlachetnie urodzonym damom nie należało do rzeczy, o których można byłoby publicznie i głośno mówić. I zdziwiliby się Państwo, dlatego że jednak publicznie oddawano się tym zabiegom również podczas spotkań, przyjęć i bali. W książce François Lebrun, XVIII
i XVII wiek, jak dawniej leczono, opisany jest szereg zwyczajów, które były stosowane na francuskim dworze. Myślę, że dwór austriacki nie był daleki od tych zwyczajów i również lewatywa się tam pojawia. Tym bardziej, że szerokie sukienki umożliwiały wjazd nocnika bezpośrednio pod suknię damy. Także wypróżniano się po prostu w towarzystwie. A że powietrze morowe groziło utratą zmysłów, ale i przede wszystkim życiu, należało robić to bardzo często i bardzo regularnie. Nocniki wylewano za okna, przez balkony, jak również wylewano na ulicę, dlatego też wszystko płynęło rynsztokiem i sprawiało, że choroby rozwijały się jeszcze szybciej, a brak higieny pokutował tym, że ludzie po prostu żyli w brudzie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o zabiegi związane z lewatywą, to nie wszystko, o czym możemy powiedzieć w związku z nocnikiem, ponieważ zalecano okłady z moczu. Bardzo często, kiedy pojawiały się pierwsze symptomy wybroczyny na ciele i niejako guzy, okładano je po prostu uryną, czyli nasączonymi szmatkami, tkaninami w okolicach, kiedy były właśnie zauważane te guzy i zmiany na ciele, ale również zalecano picie uryny, podobnie jak octu morowego, aby wyzdrowieć w ten sposób i aby przygotować organizm do walki z powietrzem. Wiem, że urynoterapia jest stosowana również do dzisiaj, to jest też gałęź wiedzy, o której myślę, że można by długo mówić, natomiast XVIII wiek jest tym momentem, w którym stosowano ją najczęściej. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o mycie, to dekretami królewskimi nakazywano niestosowania kąpieli ani mycia. Wierzono bowiem, że powietrze morowe i zaraza będzie wchodziła przez skórę do wnętrza ciała. Ponieważ pojęcie bakterii jest jeszcze nieznane, ale wyobrażenie tego dymu, który będzie wchodził wraz z powietrzem morowym w nasze ciała, sprawia, że należało pokrywać się warstwą brudu. Dlatego też ten brud stanowił barierę ochronną, zdaniem oczywiście człowieka XVIII-wiecznego, przed szeregiem różnych infekcji i chorób. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to panie skupiały się głównie na olejowaniu, balsamowaniu. Wody do mycia ciała nie używano prawie w ogóle. Takie ciała balsamowane, pudrowane, olejowane przyciągały szereg insektów. A co ciekawe, pchły i wszy, które oczywiście wiązały się z przenoszeniem zarazy morowej, o czym ludzie nie wiedzieli. My wiemy dzisiaj, prawda, że te szczury to oczywiście właśnie przyczyna szerzenia się epidemii. Pchły również były pożądane i wszy, ponieważ to, że kąsiły nas, upuszczały nam krwi. A krwiopuszczanie jest główną metodą leczenia w XVII i XVIII wieku. W związku z czym pewna ilość pcheł i wszy była akceptowalna, drodzy Państwo. Taka ciekawostka. Jeśli chodzi o śmiertelność dzieci, to jest ogromna. 1 na 4 dzieciątko umiera we wczesnym swoim niemowlęcym okresie, jak również kobiety rodzące tak naprawdę skazywane są na walkę ze śmiercią i z zakażeniami. Cesarskie cięcia są przez Kościół zakazywane jako coś nienaturalnego, jedynie w ostateczności ratowania życia kobiety. Sugerowano raczej, aby chirurdzy, co wcześniej w owej książce mogliśmy zerknąć, stosowali ostre narzędzia do wydobywania dzieci z łona kobiety, bynajmniej nie przy pomocy cesarskiego cięcia. Drodzy Państwo, takie niemowlę, które urodziło się, nie było myte, a jego główka była delikatnie zgniatana zaraz po byciu w rękach akuszerki czy pielęgniarki, aby przybrać właściwą formę i nie był myty. Dzisiaj również taka metoda jest stosowana, aby mazi, która okala ciała dzieci w pierwszej chwili, dobie po urodzeniu, nie zmywać. Natomiast XVIII-wieczne zasady były zupełnie inne. Chodziło o to, aby ciało było oblepione jakąkolwiek mazią i aby powietrze morowe nie dostało się i zaraza do ciał dzieciątek. Również ciemieniucha, czyli łuszczący się na skórek, niedojrzałość gruczołów ułojowych w okolicach miękkiego ciemienia dziecka, dzisiaj jest skutecznie przez mamy myte. Kiedyś było utrzymywane nawet 3 lata, co powodowało, że ta część głowy pokryta była strupem,
ma kilka centymetrów, grubym oraz szerokim, prawie na okolice całego czoła, aby również zaraza przez głowę nie mogła wniknąć do wnętrza organizmu młodego człowieka. Drodzy Państwo, radzono sobie w różny sposób, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że człowiek na etapie swojego życia zawsze będzie zawierzał Bogu w najcięższych chwilach, a zaraz potem lekarzowi. Dlatego powinniśmy doceniać dzisiaj to, że mamy możliwość czerpania z dóbr medycyny. I jeszcze w gwoli kontrowersyjnego tematu szczepionek, mili Państwo, to właśnie czasy dżumy spowodowały, że te szczepionki zaczęły powstawać. Jak one wyglądały, jak najpierw próbowano w jakiś sposób bardziej związane z wyobrażeniem sobie, jak choroba wnika do organizmu, działać. Przede wszystkim zrywano rany i zrywano strupy. Mielono strupy oraz wydobywano z wszystkich jątrzejących się ran ropień i ten ropień wysuszano i proszek wtykano do wnętrz nozdrzy oraz przytykano tamponami. Taki nos zastrupiały tą mieszanką i jeszcze zatknięty oczywiście specjalnymi tamponami, miał niejako wnikać, pozwalać na wniknięcie choroby i uodpornić człowieka. Więc tak wyglądały pierwsze szczepionki, a wszelkie inne również były stosowane w formie nacięć na ciele, w które wkładano nitki nasączone ową chorobą wydobytą z rany. I w ten sposób organizm człowieka był przystosowany do chorób i próbował z nimi walczyć. Także różnimy się tylko troszeczkę od naszych poprzedników, a czasami może w ogóle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wzięcie udziału w tym wykładzie, za taką podróż w krainę morowej zarazy i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy już fizycznie od września w naszych spotkaniach tutaj w muzeum. Dziękuję Państwu uprzejmie.